środę 16 kwietnia. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Zapraszam na magazyn miejski. W dzisiejszym wydaniu kasztanowce są leczone. Wystawa psów rasowych. Turniej słowa. ...740 kasztanowców na terenach miejskich jest leczonych metodą opaskową. Miasto już od kilku lat walczy ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, wchodzącym na pnie kasztanowców z samego gruntu, a stamtąd na liście, przyczyniającym się do ich biologicznego niszczenia, zabiegiem pielęgnacyjno-zdrowotnym, polegającym na założeniu na pniach specjalnych foliowych opasek, objęto 740 kasztanowców. Efekt stosowania opasek jest widoczny, drzewa gubią liście w normalnym okresie swojej wegetacji, to jest jesienią, a nie jak bywało to przed zastosowaniem tych zabiegów, już w okresie letnim. Na opaskowanie kasztanowców wydatkowana jest kwota 20 tysięcy złotych, z czego połowa to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ...13 kwietnia na stadionie przy ulicy Orłowskiej odbyła się 39. Krajowa Wystawa Psów Rasowych. Na inowrocławskiej wystawie zaprezentowało się blisko 900 czworonogów. Były małe psy do towarzystwa, psy obronne i bardzo rzadkie rasy. Organizatorem pokazu, jak co roku, był miejscowy oddział Związku Kynologicznego w Polsce. W tym roku urządziliśmy 29. Krajową Wystawę Psów Rasowych w Inowrocławiu. Przyjechało na dzisiejszą wystawę około 900 psów reprezentujących 146 ras. Bardzo liczną rasą w tym roku są berneńskie psy pasterskie, buldoki angielskie, golden retrievery, oczywiście i maleńkie yorki, które jak co roku bardzo licznie do Inowrocławia przyjeżdżają. Cieszymy się bardzo, albowiem również bardzo licznie reprezentowane są wszelkiego rodzaju owczarki, które w minionych latach w mniejszej ilości przyjeżdżały do Inowrocławia. Wystawcy, którzy przyjeżdżają, są to hodowcy mający olbrzymie hodowle, nie jednej, a dwie, a nawet i trzy rasy. Chcę powiedzieć, że wystawcy tegoroczni to nie tylko z całej Polski, z różnych regionów, ale również mnóstwo, około 80 wystawców z Europy. Wystawowe psy uważnie oceniali sędziowie. Czworonogi spełniające najsurowsze wymogi zostały nagrodzone wspaniałymi pucharami. ...15 kwietnia w Teatrze Miejskim odbył się turniej słowa pod hasłem Słowa źródłem inspiracji. W miniony wtorek w Teatrze Miejskim można było posłuchać wspaniałych wierszy nie tylko dla dzieci. Uczniowie, głównie ze szkół podstawowych z całego powiatu, recytowały utwory np. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, ale także Wisławy Szymborskiej. Młodzi artyści zachwycali interpretacją i sceniczną odwagą. Ocenianie takich występów nie jest łatwe, przyznała przewodnicząca jury, poetka Elżbieta Nowosielska. Kryteria biorą pod uwagę dobór tekstu, kulturę żywego słowa, ogólny wyraz artystyczny. I to wyłonimy w ten sposób tych najlepszych, bo myślę, że tu spotkały się już osoby, które są bardzo dobre, bo to były eliminacje szkolne. Mnie cieszy przede wszystkim fakt, że jest dużo występujących, bo zanika taka wrażliwość humanistyczna, a to wszystko, co robią rodzice, nauczyciele i ci występujący, to jest nic innego jak budowanie wnętrza, które kiedyś tam będzie na pewno owocowało. I dlatego ilość uczestników i to, że są szkoły z całego regionu inowrocławskiego. Wiele dzieci jest z małych wiejskich szkół. To też cieszy. To już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.
W Inowrocławskim Teatrze Miejskim odbyły się konfrontacje teatrów dziecięcych Teatr Bez Granic. Młodzi aktorzy z naszego miasta i regionu pokazali po raz kolejny, że sztuka rzeczywiście nie zna granic. Na deskach teatru zaprezentowało się 8 grup teatralnych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Niezwykle ciekawy był sam początek konfrontacji, gdzie najpierw uczniowie ze szkoły podstawowej nr 11 zaprezentowały słynną bajkę Kopciuszek w wersji kabaretowej. Z nami pani Izabela Dąbrowska z Teatrzyku Świetlicowego, Szkoła Podstawowa nr 11, czyli Inowrocław ma swojego reprezentanta. No właśnie, na początek zapytam o ten Teatrzyk Świetlicowy. Jak działacie na co dzień? My na co dzień spotykamy się raz w tygodniu na 2 godziny i przygotowujemy różne sztuki. Repertuar jest różnorodny. W tym roku właśnie poszliśmy w przygotowaniach tak na wesoło, bo najpierw mieliśmy Jasełka na wesoło, teraz przygotowaliśmy Kopciuszka na wesoło. Po prostu coś innego, tak żeby dla każdego było coś miłego, a poza tym przede wszystkim jest to uwspółcześniona bajka o Kopciuszku na wesoło i poprzednia te Jasełka na wesoło też było tak właśnie uwspółcześnione. No i tak obserwując to dzieci naszych odbiorców, tych naszych widzów, to stwierdzamy, właśnie nasz zespół tutaj teatralny stwierdził, świetlicowy, że bardzo się podoba dzieciom właśnie coś takiego innego, takie na wesoło, a nie takie smętne, takie znane już ograne sztuki. Chętnych aktorów nie brakuje. To znaczy nie, bo dlatego, że to są dzieci przede wszystkim, którzy są, przychodzą do świetlicy i czekają na rodziców przed lekcjami i właśnie z tych dzieci jest utworzony zespół teatralny, ten Teatrzyk Świetlicowy i my właśnie, no dlatego jest taka rozpiętość wiekowa, bo jest od 1. do 5. klasy i musimy to wtedy wszystko tak właśnie zgradzić i tematycznie i merytorycznie, tak żeby to do wszystkich dzieci pasowało. A Teatrzyk Świetlicowy w Szkole Podstawowej nr 11 ma swoje tradycje, już kilkanaście lat. Oj tak, my już działamy od 12 lat. My już kiedyś dawniej, no my teraz drugi raz jesteśmy, znaczy w zeszłym roku wystąpiliśmy na przeglądzie i w tym roku, a przedtem też już mieliśmy osiągnięcia na przeglądach teatralnych, tutaj właśnie u nas w Inowrocławiu, bo już mieliśmy i złotą, srebrną i brązową maskę, ale potem była przerwa, bo jakoś tak, nie wiem, no tak jak nam wyszło, że nie uczestniczyliśmy w przeglądach i od zeszłego roku znowu zaczęliśmy właśnie, w zeszłym roku po raz po przerwie, chyba takiej 3-letniej, no i w zeszłym roku zdobyliśmy złotą maskę. W zeszłym roku mieliśmy sukces ogromny. To gratulacje. A jak wyglądały przygotowania do dzisiejszego występu? No do dzisiejszego to są po prostu, to jest no, normalnie. My się, mówię, to spotykamy się raz w tygodniu, ale też potrzeba, jak już przed takim dużym występem, to potrzeba właśnie, żeby się spotkać częściej, no to wtedy zwiększamy ilość spotkań, no to spotykamy się popołudniami, czy jak dzieci nie mają zajęć lekcyjnych, to do południa spotykamy się i ćwiczymy. No ciężko zebrać, bo to jest taka właśnie, to jest z różnych klas dzieci są i ciężko jest zebrać się tak, żeby na te nasze spotkania, ale udaje się. No udaje się i potem efekty są takie, jakie widać było dzisiaj na scenie, z czego jestem ogromnie zadowolona i dumna z moich dzieciaków, z mojego zespołu teatralnego dzisiaj. Po występie młodych artystów z 11 zaprezentowała się grupa teatralna ze szkoły z Gniewkówca, która pokazała podobną historię, tym razem nie o Kopciuszku, a o Kapciuchu. Mała miejscowość, a wielkie talenty, trzeba powiedzieć. Oglądaliśmy wasze przedstawienie. Proszę powiedzieć, jak na co dzień działa wasz teatr, kółko teatralne w szkole, w małej szkole w Gniewkówcu? Kółko organizowane jest raz w tygodniu. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą. Obecnie mam 12 w sumie dzieci uczęszcza na zajęcia. Zostają po lekcjach, niekiedy dojeżdżają rowerami. Chętnie uczestniczą w tych zajęciach? No, bardzo chętnie, ponieważ jako mała szkoła mamy mało bardzo dzieci. No i te dzieci bardzo często występują na akademiach i dlatego są przygotowane właśnie do występów. Jesteście małą szkołą, ale macie już na koncie swoje sukcesy. Tak, kiedyś zajęliśmy wyróżnienie w sumie starosty na przeglądzie KOPA. To jest w Złotnikach Kujawskich organizowany taki przegląd pastorałek i kolęd. W zeszłym roku zajęliśmy tutaj na przeglądzie form teatralnych 2. miejsce.
No, to wszystko praktycznie. A proszę powiedzieć, jak wyglądały przygotowania? Chyba dużo zabawy, dużo śmiechu? Dużo śmiechu, bardzo, w szczególności taniec bardzo sprawiał takie, nie wiem, trudności. No, chłopak z dziewczyną w tym wieku to nie potrafią jeszcze tak ze sobą tańczyć, więc... ale dzieci dobrze się bawiły. Skąd takie piękne stroje? Bo trzeba powiedzieć, że te stroje przyciągały wzrok. No, dzieci same coś poszperały w domach, popytały babcie, rodziców. Troszeczkę ja ze swojej garderoby też przyniosłam. No i tak powstały po prostu te kostiumy. Mam nadzieję, że w przyszłości będą kolejne spektakle. No, mam nadzieję. Tym bardziej, że Cześć jest z 6 klasy i w tym roku już wychodzi. No i mało nam zostanie dzieci teraz, ale jakieś młodsze talenty też będą, mam nadzieję. Młodym artystom bacznie przyglądało się jury. A dzisiaj z nami pan Andrzej Jantczak, przewodniczący jury. Oceniamy młodych aktorów. No właśnie, na co jury najpierw zwraca uwagę? Ja myślę, że po tych dwóch spektaklach, które już obejrzeliśmy, a dotyczyły w zasadzie Kopciuszka i Kapciucha. I tutaj my, jako jurorzy, zwracamy uwagę przede wszystkim na dobór repertuaru, na wykonawstwo, na ruch sceniczny, aparat mowy, a więc dykcja, oddech, no i przede wszystkim na wrażliwość tego dziecka, które reprezentuje poszczególne role. Na tą chwilę mogę już powiedzieć, że różnica między pierwszym spektaklem a drugim jest bardzo duża. Pierwsza forma kabaretowa, Kopciuszek pokazany w formie kabaretowej i drugi Kapciuch pokazany już teatralnie. I ta różnica wynikała z tego, że ten teatr, drugi zespół pokazał teatr nam, a pierwszy kabaret. Ocena. Z mojej strony nie chciałbym jeszcze mówić tutaj o żadnej ocenie, bo przedyskutujemy to dopiero. Natomiast już widzę różnicę w scenografii, widzę różnicę w ruchu scenicznym, widzę różnicę w doborze muzyki, również interpretacji teatralnej, gdzie poszczególni wykonawcy, aktorzy powiedzmy, te małe dzieci, które się tak wczuwają i przeżywają indywidualnie swoje role, potrafią pokazać to, czego nie potrafi czasami pokazać dorosły człowiek. Też taką wielką podpowiedzią może być dla Was reakcja młodej publiczności. No ja jestem zbudowany, bo mamy pełen teatr młodych widzów i natychmiastowa jest reakcja na formy, które są przekazywane. A więc tutaj, jeżeli gra aktor dowcipnie, żartobliwie, no to sala wybucha śmiechem. Natomiast kiedy idzie tekst poważny, rzeczywiście młodzież zachowuje się, dzieci zachowują się bardzo poważnie, wsłuchani są i odbierają to z pełnym wrażeniem. Też spore przygotowania, jeśli chodzi o scenografię, stroje, tutaj też dzieci się przykładają. Tak, tutaj też widzimy różnicę i w scenografii, i w strojach. Każde dziecko, które występuje na scenie, pokazuje siebie w danej postaci. Myślę, że tutaj jest wielka zasługa reżyserów czy opiekunów tych zespołów, którzy przemyśleli właśnie dobór strojów do współczesnej bajki, a nie Kopciuszka robiąc na zasadzie, kiedy było to dawno, dawno, dawno temu. I jestem zbudowany, że ta młodzież, te dzieci tak głęboko wnikają w swoje role, czasami przerysowując je, ale oddają to, co jest w nich najwłaściwsze, najwrażliwsze. I chwała tutaj naszym opiekunom, że tak prowadzą te zespoły.